Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przewodnika po Lies of P. Moi drodzy, w tym odcinku ukończymy sobie nareszcie bagno bez nadziei, pokonamy kolejnego bossa i zdobędziemy złote ergo, dzięki któremu będziemy mogli dostać się na wyspę alchemików. Poza materiałem, klasycznie byłem w dzielnicy Malum, kupiłem sobie zestaw przedmiotów rzucania, troszeczkę rzuconych ogni, troszeczkę termitów i kilka jeszcze kul. Poza tym ulepszyłem sobie jeszcze sztylet salamandry na plus 8, to się przyda właśnie na walkę z bossem. Oraz zaraz i tak to sobie to założymy jeszcze, bo będziemy musieli przejść przez kilka trucheł. No i dobra, zostało jeszcze 9000 ergo, możemy wydać na kolejne poziomy i podbiję sobie jeszcze dwa poziomy w zaawansowanie. Troszeczkę więcej obrażeń. W tej grze też te punkty statystyk w same obrażenie nie są aż tak istotne, bo zobaczcie, dwa punkty w zaawansowanie dają mi tylko dwa punkty właściwie obrażeń. No ale chwilowo i tak nie mam nic lepszego do rozdania. Mógłbym dodać ewentualnie motorykę, no bo skaluje się C od motoryki i wtedy mam 3 obrażenia fizyczne, ale to też jest właściwie nic. Dodam sobie zaawansowanie, a potem jeszcze pomyślę, bo prawdopodobnie będę robił respec w kolejnym odcinku, gdy będziemy szli już do kolejnej lokacji. Mając to załatwione, możemy wracać na bagno bez nadziei. Tylko skoczymy sobie na bagno bez nadziei na drugi Stargazer, nie ten przy wąwozie, bo chciałbym zebrać jeszcze kilka przedmiotów ze skrzynek. W praktyce nie musicie tego robić teraz, bo same marionetki przyszłości potrafią zniszczyć też te skrzyneczki, ale marionetki przyszłości są względnie wolne. Trochę to zajmie, zanim do nas przyjdą. Jeden przedmiot znajduje się w tej skrzynce po prawej stronie. Te przedmioty też nie są jakieś super istotne, dlatego jeśli chcecie, możecie to skipnąć całkowicie. Tutaj właśnie przy jednej marionetce mamy ampułkę odporność na atrybuty. I drugi przedmiot znajduje się chyba w tej skrzyni. W tej albo w tej. Ta skrzynia jest pusta. No i proszę, mamy zbiornik Legionu. I teraz możemy śmiało wracać do Stargazeru. No i teraz zaczniemy progresowanie dalej. Załóżmy sobie nóż salamandry, mamy tutaj truchła przede wszystkim. No i klasycznie amulet rzeźnika trucheł. I teraz przygotujcie się, bo tutaj będzie sporo właśnie ponownie kul. Musimy wejść do kopalni. Musimy dostać się tam na górę. Tam mamy drabinę. I możemy tam się dostać właśnie przechodząc przez tą kopalnię z prawej strony. W tej kopalni mamy kilka motylków jeszcze. Były dokładnie 4 chyba? 4 albo 3. Dobra, kół zębatych nie kupiłem. Najważniejszego przedmiotu. Dobra, 4 koła zębaty powinny jeszcze wystarczyć. Potem się wrócę. Jeśli wejdziemy sobie do kopalni, czy właściwie do jaskini takiej jednej większej, mamy właśnie już pierwszą kulę. Od razu Gemini nas powiadamia o motylku. Ten motylek znajduje się na tej ścieżce. Tylko tam mamy jednego gościa. Warto sobie rzucić koło zębate. On zawsze zeskakuje na dół. Gościu. Naprawdę? To wykorzystam nawet dwa termity. Mam cię dość. Teraz czekamy, aż przyleci kula? I biegniemy od razu tutaj na ścieżkę. Uwaga, bo kula będzie zaraz lecieć ponownie! No i spadnę na dół. No i z jego pierwszego motylka zgarniamy korbę zaawansowania właśnie. Wyobraźcie sobie teraz, jaka była śmieszna zabawa z tymi motylkami przed patchem, kiedy motylki miały znacznie więcej zdrowia. Ogólnie placement tych motylków w tej grze jest totalnie nieprzemyślany. Wystarczyło postawić tego motylka mniej więcej w tym miejscu, a jak on się respi w tym miejscu, to mamy problem. No ale cóż, takie moje zdanie. Chodzimy na górę. Tutaj od razu nam się podświetla znowu kolejny motylek. Ten modelek znajduje się tam, przy tych dwóch właśnie truchłach. Możemy ściągnąć ich uwagę właśnie kołami zębatymi i to też zrobimy. I od razu biegniemy dalej. Przygotujcie się, to jest motylek. Dobrze by było go skierować tam na ścianę, ściany. No i zgarniamy księżycowy kamień pierwszej kwadry. Tam jest jeszcze ten przedmiot, zaraz go zbierzemy. Poczekamy, aż kula przeleci. No i zgarniamy fragment jasnego ergo. Pięknie. Idziemy dalej. Motylek jeszcze jeden będzie zaraz pod nami. Po lewej stronie zgarniamy tutaj jeszcze bryłę słabego ergo. Teraz możemy zejść na dół. Tutaj czekamy na kulę. Ta kula będzie dosyć długo kolejna lecieć w naszą stronę. Skakujemy.
szybko wykańczamy motylka i możemy się ustawić przy ścianie tutaj. Mamy księżycowy kamień, pierwszy kwadr, jesteśmy bezpieczni. Teraz tutaj z prawej strony mamy jeszcze ścierniwo ognia. I możemy wchodzić dalej. To mamy z głowy. Jesteśmy bezpośrednio praktycznie przy Stargazerze. Przejdźmy na prawo. Jeszcze do tej jaskini nie wchodzimy, tam jest jeden niedźwiadek. Chwilowo otwórzmy sobie skrót. Jeśli coś pójdzie nie tak, zawsze możemy wrócić. I teraz wejdziemy sobie właśnie do jaskini. Dobra, panie kolego, zapraszam. Mamy pułapki na niedźwiedzie, wykorzystajmy je. Niedźwiadku, możecie stać z tyłu. Tylko też pamiętajcie, że się bardzo szybko obraca i może być czasami ciężko. Pięknie. Atak śmiercionośny. I teraz możemy wejść do jaskini i z lewej strony mamy skrzyneczkę. No i zgarniamy zasobnik zakłócenia Ark. Całą jaskinię mamy wyczyszczoną, teraz pójdziemy sobie na lewo. I tu już zbliżamy się właśnie do tej wieży z armatą. Jeszcze możemy przejść na prawo. Uwaga, to jest pułapka ponownie. Mamy jedno truchło. Zaraz z prawej strony za tym budynkiem zgarniamy fragmenty z tego ergo. I tutaj mamy skrzyneczkę z lewej strony, w której jest broń. Ale mamy też elitarną marynetkę. To jest właśnie ta sama baba, co była na ulicy Rozy i Izabel. Z tym takim dzbankiem śmiesznym podpalonym. Jest całkiem wytrzymała, tylko uwaga, też pamiętajcie, że możecie tutaj spaść bardzo łatwo. Starajcie się trzymać bardziej ściany. Pięknie. Teraz po jej pokonaniu możemy zgarnąć włócznię. Włócznia Metropolii. To jest broń, którą używa pan Czarny Koc. Jest to miecz, mimo że jest włócznią, zdaje obrażenie od pchnięć i od cięć jednocześnie, tylko że od pchnięć po prostu więcej. I skaluje się B od techniki, nic specjalnego, mi akurat nie przepadał do gustu. Idziemy dalej. I teraz przygotujcie się na turbo niesprawiedliwą walkę. Ten jegomość na górze to jest skam największy na świecie. Jest to wrażliwy na prąd, no i przy okazji amulet niszczyciela marynetek. Przygotujcie sobie również jakieś rzucane ogniwa oraz kule. To się przyda. Na początku rzucimy sobie trzy ogniwa, potem rzucimy sobie jedną kulę i uderzymy klasycznie baśniowym kunsztem. On jest turbo ciężki, on będzie bardzo często skakał, będzie wbijał się głową w ziemię. No nie jest to prosty przeciwnik, niestety. Przygotujcie się na niesprawiedliwą walkę. Kula, baśniowy kunszt, silny atak. Nie zdążyłem niestety i zaraz jestem rip. On będzie właśnie bardzo często skakał i uderzał was tą swoją czapką. Jeśli chcecie, to zawsze bądźcie w ruchu, nie stójcie w miejscu. Staramy się obchodzić go na plecy i cały czas obiegać. Ale jeśli macie wystarczająco dużo ogniw właśnie oraz kule, no i pałka, to coś na przykład z baśniowym kunsztem, to też nie powinno być aż tak ciężko. I po jego pokonaniu zgarniamy amulet skoku, zwiększa maksymalną energię. Teraz w prawej stronie przy ognisku zgarniamy jeszcze płyny ustrowie truchła. I zaraz możemy iść do wieży. Warto sobie teraz też w tym momencie, moi drodzy, wrócić, odpocząć przy Stargazerze, bo zaraz będziemy schodzić na dół i czyścić to całe bagno. Lepiej mieć po prostu maksymalną ilość estusów. No i przy okazji skoczę sobie też do dzielnicy Malą i kupię jeszcze kilka kół zębatych. Od razu w samej wieży tutaj mamy jedną pułapkę. Mamy jeden przedmiot, ale jest też pułapka z prawej strony. Jest po prostu jedna marynetka, która stoi i czeka, że wejdziecie. I teraz obok niej zgarniamy fragment sobiego ergo. No to na razie jeszcze nie idziemy, musimy na początku wejść na górę. Chcemy wyłączyć armaty. Proszę bardzo, jest jegomość. Przy okazji zniszczmy ją całkowicie. Pięknie. I schodzimy drabiną na dół. Na schodki. Tutaj mamy jeszcze jedną marynetkę. Zaraz obok brama. Właściwie dwie marynetki, sorry. Zapomniałem o panu Widlarzu.
przy samym śmietniku jeszcze zgarniamy fragment swojego ergo. No i teraz wychodzimy na bagna i zaczniemy sobie czyścić całą tą lokację. Mamy dwie marynetki przyszłości, w budynku mamy jeszcze jednego NPC-ta, jest jeszcze kilka motylków. Już jeden motylek się podświetla, ten motylek znajduje się bodajże tutaj z prawej strony na tych... Chyba tak, chyba tutaj był. Jeśli chcemy i mamy właśnie koła zęba, to możemy rzucić marionetkę przyszłości, ona do nas przyjdzie i tu z nią możemy zawalczyć. To jest naprawdę dobre miejsce, mamy sporo przestrzeni, możemy sobie łatwo uciekać, unikać tych jej ciosów. No i klasycznie tak jak w przypadku pierwszej marionetki przyszłości, stoimy po prostu pod nóżkami. I atakujemy kiedy możemy. Jeśli zacznie machać stopkami, wycofujemy się i wracamy z powrotem. Trzykrotnie. Jeśli podnosi jedną nóżkę, stoimy przy drugiej. Mogę, dobra. Nie, coś się zbugowało, chyba się troszeczkę... Zakopał w ziemi. Odejdźmy kawałek trochę dalej. No chodź tu kumplu. Nie chcę po prostu, żebyś mi motylka zrespił. Trzykrotnie będzie podnosił łapki. Jeszcze raz. Noise. No i pięknie. Pierwsza pokonana, otrzymujemy kwarc. Teraz przejdźmy sobie na lewo. Tu możemy zgarnąć koło zębate. Idziemy dalej na lewo. Tutaj możemy tą marynetkę tylko ściągnąć do nas. Będziemy też powoli czyścić wszystkie marynetki. Przechodzimy tą małą wysepkę kolejną. I zgarniamy fragment jasnego ergo. O matko no. Ta równowaga jest chora. Zanim przejdziemy dalej, przejdźmy za wieżę. Tutaj też mamy jedną skrzyneczkę ukrytą. I w skrzyneczce zgarniamy wymyślną kolekcję Veniniego. Właśnie z tą kolekcją możecie kupić kolejne nowe ostrzałki oraz kilka korb zaawansowania jeszcze. Wracamy, przechodzimy ponownie na lewo. I tutaj zaraz zespi się kolejny motylek. Możemy jeszcze wejść na górę. Mamy jeszcze dwie marynetki. I zaraz obok nich ostra rura. Teraz zajmiemy się też motylkiem jednym. On jest tutaj przy ognisku bodajże. Nie, gdzie on był? Cholera jasna. Tu na wysepce, dobra jest. Nieważne. To jest ten teleportujący się motylek. Niestety nie uderzyłem go pierwszym razem, mam problem. Teraz musimy go ponownie znaleźć zanim zniknie. Aha, chyba go jednak nie znajdę, dobra jest. Zgarniamy korbę zrównoważenia. Idziemy dalej, możemy ściągnąć ponownie uwagę samej marynetki przyszłości. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę co się tutaj w tym momencie dzieje. Wiecie co, to przejdźmy na lewo. Tutaj na pewno przyjdzie. Podbiegniemy sobie tylko szybko wyjaśnić tę marynetkę. Żeby nie przeszkadzała. Chodź tu kumplu. Tu jestem. Tu przyjdziesz na pewno. W końcu! No i jeszcze hitbox. Jeszcze jedna marynetka się przeplątała z wody.
Nie! Okej, jest okej. Trzykrotnie uderza. Pięknie. Jeszcze nie wchodzimy na środek, warto teraz sobie właśnie przejść na lewo, będziemy szli przy ścianie. Tu mamy jedną marionetkę. Zanim podejdziemy dalej, użyjmy koło na początku może. Przeciągamy ją. I ten motylek powinien być tutaj gdzieś na środku. Bliżej lewej strony. I otrzymujemy ustabilizowany alchemiczny wzmacniacz. Idziemy dalej. Tu po lewej stronie na kupce jeszcze tego złomu zgarniamy katalizator baśni. Tutaj w tym domku znajduje się jeden NPC. Tam na razie nie wchodzimy. Warto sobie na początku odpocząć przy Stargazerze, żeby mieć wszystkie stusy. On jest względnie ciężki. Wejście do tego domku znajduje się tutaj z lewej strony, zaraz przy tym drzewku. Teraz mamy jeszcze jednego motylka fioletowego, znajduje się tutaj na środku. Jeśli uda nam się szybko go zbić przed teleportem, będzie fajnie, pięknie. Zgarniamy kolejny alchemiczny wzmacniacz. Teraz przechodzimy sobie na lewo. Tutaj zgarniemy bryłę swojego Ergo. Mamy też marionetkę. Idziemy dalej. Teraz przejdziemy sobie tutaj na lewo. Na tym złej powinien się pojawić kolejny motylek. Co też dwie marionetki. Na razie skończmy motylka. Mamy korbę motoryki. Teraz przechodzimy na tą wysepkę z prawej strony. Zgarniamy fragment olśniewającego Ergo. I motylek powinien być tutaj na tych dwóch jeszcze złoty. Pamiętajcie, wybucha co jakiś czas. Otrzymujemy księżycowy kamień Nowy Przymierza. I idziemy jeszcze tutaj na lewo. Zgarniamy księżycowy kamień pierwszej kwadry. No i granat odłamkowy. Tyle, moi drodzy, mamy wszystko załatwione. Wszystkie motylki zbite. Wszystkie przedmioty zebrane. I mamy jeszcze dwa kwarc. Skoczę sobie jeszcze tylko do Stargazeru, odpocznę, żeby zregenerować estusy i polecimy właśnie do tego domku. Od razu warto sobie zmienić broń na ogień. No i amulet niszczyciela marionetek, możecie założyć cokolwiek innego. Może być nawet amulet łowcy. Od razu na początku warto przejść na lewo. Teraz przy wejściu na balkon zgarniamy księżycowy kamień półksiężyca. W budynku z prawej strony na skrzynce ogarniamy raport z eksperymentu zakonu, obiekt doświadczalny 890. Najbardziej udany z eksperymentalnych wstrzyknięć prototypu eliksiru. Trójka cierpiących na zespół petryfikacji pacjentów, którzy otrzymali w tym samym czasie zastrzyk z eliksiru, zmarła. Aż do chwili śmierci cierpieli na bolesną martwicę i pękanie skóry, napady padaczki i konwulsji oraz metastazę kryształu w całym ciele. Ostatecznie zmienili się w mutację znane jako truchła. Numer 890 zdołał stłumić efekty uboczne neutralizacji i od 56 godzin jest stabilny. Dotyka go jedynie amnezja dysocjacyjna, napady padaczki, agresji oraz halucynacje. Typowe dla ofiar zespołu petryfikacji. Prywatna opinia. Udało mi się potwierdzić, że propozycja zakonu, by wykorzystać jako próbkę tropiciela, sprawdzonego pod kątem zdolności fizycznych, jest bardzo trafiona. Próbka pobrana do obiektu 890 powinna pomóc na kolejnym etapie prac nad eliksirem. Spodziewamy się, że siostra Adriana, która otrzyma następny chrzest, będzie w stanie wypełnić życzenia zakonu. Obudź się, rozwiń, wznieś się. My odrodzeni przygotowujemy się na narodziny Boga. No i teraz mamy 100% pewność, że to ten eliksir od alchemików przemieniał ludzi w truchła. Jeśli ktoś był wystarczająco silny, to mógł stać się nad człowiekiem, powiedzmy? W tym przypadku akurat obiekt doświadczony 890, czyli dokładnie Sowi Doktor, stracił pamięć i miał jakieś tam przejawy agresji. Jeśli zejdziemy sobie teraz na dół po tej drabinie, to mamy właśnie Sowiego Doktora. Z prawej strony jeszcze znajduje się kolejna notatka. Nie jestem numerem 890. Zapomniane, cenne imię. Ah, this must be quite an urgent patient to seek out my humble abode.
You are still breathing. I must treat you quickly. Grad cannot have any more live patients. Trust me, it's better this way. Tis far nobler to die as a human. No i walczymy z sobą doktorem. Niestety chce nas uleczyć w pewnym sensie. No vital signs. You must be dead. I'll dispose of you properly. Sobie doktor walczy tak jak każdy inny tropiciel, robimy to samo, staramy mu się wejść na plecy i zrobić mu backstaby. Ważna kwestia, jeśli stoicie od niego daleko, to będzie do was również rzucał sztyletami. Staramy się blokować, jeśli już faktycznie widzimy, że otrzymamy obrażenia i dalej dawać mu backstaby. No i backstab za backstabem, powoli będziemy go wykańczać. Ma też całkiem sporo obrażeń. Nie dajcie się zwieść, to nie jest jakieś tam drapanie po tyłku. Bardzo szybko też potrafi się odwracać. Można być właśnie combo z noża oraz z tej całej piły. Leczymy się kiedy możemy, kiedy mamy chwilę i atakujemy również. I na plecki. Jeśli się nie udało, wycofajmy się i ponownie podejdźmy. No i znowu się nie udało. Też tutaj wspomina o imieniu jakiejś kobiety. Jeśli pamiętacie list jeszcze z bulwaru Elysium, to właśnie sobie doktor zostawił to mieszkanie dla Adaliny. Pięknie. Już prawie koniec. Pamiętajcie, że każde topicie w tej grze również do was doskakuje? I na sam koniec przypomniał sobie, że chodziło o Adalinę. To jest właśnie ten doktor, który został wykorzystany przez alchemików do eksperymentu. To maska kogoś, kto do ostatniej chwili zachował imię, a jednak został zapomniany. Bezlitosne eksperymenty alchemików wystawiły go na ciężką próbę. Pod wpływem bólu odrzucił rzeczywistość i uciekł w ułudę. No i mając to załatwione, możemy wracać na górę i teraz biegniemy ponownie do wieży. Chcemy wejść z powrotem na samą górę, zaraz koło tej armaty i przejdziemy sobie na most. Progresujemy dalej. Zjeżdżamy na dół. A! Właściwie zapomniałem o jednej rzeczy. Tutaj na wieży jest jeszcze jeden ukryty przedmiot, o którym zapomniałem kompletnie. On znajduje się tutaj z lewej strony. Jeśli będziemy szli przy ściance, to na końcu otrzymujemy księżycowy kamień półksiężyca. Wychodzimy z zewnątrz, idziemy po moście, spokojnie się nie zarwie. I to jest już ostatnia prosta do kolejnego Stargazeru oraz do walki z bossem. Whoa! An earthquake! That came from the direction of Krat Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. Już powoli Krat Centralny zaczyna się zmieniać. I też powoli właśnie zacznie w ten sam sposób zmieniać się cały Krat, całe miasto. Od razu po lewej stronie mamy Stargazer. Zaraz obok niego zgarniamy kolejną notatkę. Notatka strażnika. Skąd coś takiego wzięło się w ogóle w kracie? Kiedyś miasto wysłało mnie, żeby schwytać potwora. Myślałem, że sobie żartują. Wyobrażałem sobie, że to popsuta marionetka albo niedźwiedź z zespołem petryfikacji. To ziemne paskudztwo jest olbrzymie. Co takiego zeżarło na tym bagnie, że tak wyrosło? To chyba nie jest problem z odpadami. Zacząłem go obserwować. Obsesyjnie chroni swojego gniazda i lubi przynosić tam swoje zabawki. Ciała marionetek nie są wykorzystywane wyłącznie jako zabawki. To coś wysysa wcześniej z wyrzuconych kukiełek ergo. Żywi się ergiem, dlatego jest takie wielkie. Cała ta okolica jest dla niego jak wielka uczta. Muszę to zgłosić. Przeklęte gnidy! Chrzanić was wszystkich! Jestem pewien, że ta zielona paskuda to dzieło alchemików. Albo jakaś ich pomyłka.
Bo dlaczego mieliby tak ignorować nasze próby o wsparcie? Zawsze to samo. Jak coś im nie w smak, po prostu to lekceważą. Po co nas wysłali? Czyżbyśmy byli ofiarami, a nie łowcami? Ten stwór nas coraz uważnie obserwuje. Ewidentnie wie, że tu jesteśmy. Patrzy na nas, jak na zabawki. Nabazgany w pośpiechu. Posterunek szybko przejęty. Kontrola nad balistą stracona. Nie do odbicia. Proszę o przebaczenie wszelkich mych grzechów. Anioł nas poprowadzi. Mamy też taki właśnie obraz na samego bossa tej lokacji, czyli potwora z bagiem. Jest on całkiem spory. Żywi się marionetkami i w drugiej fazie również będzie walczył, jak jedna marionetka, z którą wcześniej walczyliśmy. Zanim jednak będziemy zawalczyć z bossem, bo tam jest dosłownie zaraz brama do walki, to tu jeszcze po lewej stronie mamy kolejnego NPC-ta. I z nim warto sobie pogadać. Otrzymamy notatkę o Alidoro. There must be some way to open this. Alidoro would know. Hey, are you a treasure hunter too? Strange to meet someone in my line of work. I know how this looks, but I'm not a thief or anything. I am on a serious expedition. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end, and I so wanted to explore the Hermit's Cave. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Do samej jaskini pustelnika wrócimy dużo później, ale warto to wrócić i trzeba to wrócić właściwie, jeśli chcecie zdobyć platynę. Jest kilka ważnych przedmiotów do achievementów. Life is short and life in Krat is shorter. I reckon I should cherish what time I've got. All I can do is keep plugging away. I możemy z nim porozmawiać o samym Alidorze oraz o odkrytym skarbie. Alidoro. You never heard of Alidoro? He's a treasure hunter and one of the best. And unlike a lot of the riffraff in Krat, he's not a thief. He's a pro who excavates antiquities methodically. And professionalism is important when you're talking about Ergo. Just mention Ergo and everyone cares about the history behind the ruins. That's why Alidoro has the reputation he does. The quality of his information and the condition of the antiquities are on another level. I know there are rumors about Alidoro lately, but I know jealousy when I hear it. Alidoro jest profesjonalistą, właściwie był profesjonalistą. Każdy cenił jego zdanie, ale teraz nagle ostatnio zaczęły krążyć o nim jakieś plotki. No i gadaliśmy już z Alidoro wcześniej. Nie wygląda jak jakiś faktycznie profesjonalista, tylko jak jakiś po prostu hachmęciarz, który gdzieś tam znalazł jakieś broni i po prostu sprzedaje. I możemy dopytać Hugo o te całe plotki o Alidoro. The rumors. Well, for starters, they're nonsense. Alidoro is the last person you'd suspect of crimes like fraud and theft and assault. It's crazy. I've even seen a wanted poster of him. Those alchemists must be behind it. Those guys act like they own the ruins, and they don't want treasure hunters to earn an honest living. I mean, come on. We're talking about the Alidoro who saved all those lives in the workshop tower rubble. So, no, I don't believe a word of it. Ugh, would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir, but it's just malicious propaganda. You take it. Poszukiwany Alidoro. Oszust podający się za owce skarbów, nosi maskę Ogara. Oskarżono oszustwo, podszywanie się, kradzież, napaść i inne ciężkie przestępstwa. Uwaga, jest bardzo sprawnym manipulatorem. Już powoli zaczyna nam się kreować jakiś obraz. Life is short. All I can do is... No i możemy jeszcze pogadać o odkrytym skarbie. My treasure. Well, this is what I've got so far. It's a cryptic vessel. A sort of cipher device, but I don't know how it works. I don't want to throw it away. I think it's a clue to some stolen goods. I found it between the corpses of two thieves who died fighting over it. You know what they say, no honor among thieves. But I can't make heads or tails of it. If you want it, it's yours. No i dostaliśmy jeszcze stary zaszyfrowany pojemnik. Teraz, moi drodzy, możemy wrócić do samego Alidoro, czyli lecimy do pierwszego Stargazeru na bagnie beznadziei i możemy wypytać naszego przyjemniaczka o ten cały plakat. You're a worthy hunter. What's this? A poster singing my praises?
Oh dear, your practical jokes go too far. Oh, a wanted poster? Right, yeah. Let me explain. There is an unscrupulous reporter called Medoro, and he's the epitome of yellow journalism, and he only writes favorable articles if you bribe him. One time, I didn't give him a certain antique he wanted, and he slandered me, just like this. What has this world come to? Even noble explorers searching for true history get lambasted for all to see. Perhaps I should be pleased that this scrap of paper is powerless, as there's no authority to pay the reward. You can keep it as a souvenir. No i możemy jeszcze wrócić na chwilę do Hugo, o Medorze. You actually met Alidoro and asked him about the wanted poster. That's odd. Alidoro and Medoro are friends. When I was hurt, he took me to Medoro, who was one of the first on the scene. Medoro is quite the medic. He saved me when the workshop tower fell. There's gotta be a logical explanation. The Alidoro I admire would never talk about a friend like that. But who knows, maybe that wanted poster is real. You keep an eye on him if you see him again. Medoro i Alidoro byli przyjaciółmi, więc jeśli Medoro wystawił ten list gończy, może znaczyć tylko jedno. Że faktycznie wie, co się stało z prawdziwym Alidoro. I zanim zawalczymy jeszcze z samym bossem, możemy wrócić do hotelu. Mamy kilka rzeczy do roboty. Na samym początku możemy skoczyć do pól Cinelny i przekazać mu kolekcję. Master Vanini's collection box. You are indeed full of surprises, sir. Patrons of prestige can always count on seeing a bit more than the average customer at the House of Vanini. Otrzymamy jeszcze bryłę słabego ergo i teraz możemy kupić właśnie kolejne korby z zaawansowania. Mamy jeszcze dwa nowe kamienie szlifierskie, są naprawdę, naprawdę mocne. Pierwszym z nich jest zniszczenie, tymczasowo zwiększa atak ogłuszający. Możemy częściej zdawać stuny właściwie dla przeciwnika. No i mamy jeszcze satysfakcję, tymczasowo zwiększa współczynnik krytyczny broni. Mamy jeszcze przy okazji nową broń, jest to głównie rozkruszacza skał, troszeczkę działa jak piła w Bloodborne. Mamy jeszcze dwa nowe talizmany, pierwszym z nich jest niebieski amulet straży, zwiększa nam maksymalne zdrowie, energię oraz legion, też całkiem przydatny amulet. Jest jeszcze amulet transformacji, mamy plus 4 do zaawansowania. To jest też amulet właściwie dla mojego buildu, więc czemu nie można kupić. I tutaj mamy jeszcze 3 nowe wyściółki. Klasycznie takie same wyściółki jak poprzednie, tylko po prostu daje nam więcej odporności. To też się zdecydowanie przydaje. Cyk, cyk, no i cyk, pięknie. Pogadajmy sobie jeszcze z Veninim. Niech on nam odszyfruje zaszyfrowany pojemnik. There you are. Now. Done. I mamy nową notatkę. Stara chata w grobowych slumsach w dzielnicy Malum. Poszukać ponurego drzewa z linką na pranie i wejść do chaty obok niego. Załącznik, umowa załączona na znak zaufania. Podczas ukrywania skradzionych towarów na bagnie bez nadziei nagle mnie olśniło. Jeśli będę dalej chodzić na bagno, nie będzie dla mnie powrotu. Znam tylko złodziejskie życie, ale nie chcę umierać. A więc wracamy do naszego słodkiego domu. Nawet jeśli Bractwo Czarnych Królików robi nam kłopoty, to w gruncie rzeczy byliśmy w dzielnicy Malum przed nimi. W slumsach trzeba działać zgodnie z prawem slumsów. Przede wszystkim ukradzione towary mają trafić do naszej starej bazy. Może jesteśmy głupi, ale w przeciwieństwie do bogatych, także lojalni. Niech żyje przyjaźń na całe życie. I to jest właśnie to miejsce, w którym widzieliśmy tamtą drabinę, której nie można było otworzyć. Teraz możemy tam wrócić, znajdziemy nowy przedmiot i przy okazji będziemy mogli otworzyć tą drabinę. A jeśli chodzi, moi drodzy, o kamienie szlifierskie, na początku wam pokażę, jak działa kamień szlifierski satysfakcja. Jeśli chodzi o broń, to nasza broń zawsze zadaje maksymalne obrażenia. Jest pewnego rodzaju współczynnik krytyczny. Teraz zadajemy 261 obrażeń, a jeśli zdokujemy drugiego, mamy 291, czyli mamy jakiś tam pułap. Od najniższych obrażeń do najwyższych. Jeśli odpalimy tą szlifierkę... 268... 341... 328... 289, teraz krytyk akurat nie wszedł. 353... Mamy po prostu większą szansę na krytyka. Znacznie większą i więcej zadajemy ogólnie overall obrażeń. A jeśli chodzi o kamień szlifierski zniszczenie, to to też jest naprawdę niezłe. Bo jak uderzymy ciężkim atakiem, to nie zawsze przypuśćmy zestunujemy przeciwnika. W tym przypadku jest to samo. A jeśli założymy sobie zniszczenie... Stun. Stun. Możemy zadać atak śmiercionośny. Stun. Stun. To jest naprawdę niezłe. To się przydaje w kilku kwestiach. Przede wszystkim w walce z elitarnymi przeciwnikami.
teraz wrócę sobie do sztyletu salamandry. Założę jeszcze amulet z rzeźnika trucheł. I można w sumie przy okazji, jak już mam tą korbę zaawansowania, przerobić sobie rękojeść w kryształowej włóczni kwasu na zaawansowanie. Teraz będzie skalowanie S od zaawansowania. I skoczymy sobie jeszcze do dzielnicy Malu, a konkretnie na drogę pielgrzyma. I zjeżdżamy windą na dół. Teraz jeśli podejdziemy sobie do tego domku, to zobaczcie, mamy przed sobą nowego NPC-ta. How did you find this place? They sent you, didn't they? Those guys blabber about loyalty, but when the chips are down, they'll stab each other in the back. I don't know what's inside, and I don't really care. Take it with you and hurry. Klucz do chaty rabusiów. Getting involved sounds like trouble to me. You can find the stolen goods on your own. I pamiętajcie, każdy mieszkaniec slumsów chce nam wbić nóż w plec. Mieliśmy wcześniej notatkę. Jeśli otworzymy sobie chatę, to przed nami znajduje się dziurwa. Jeśli podejdziemy, prosto spadamy na dół i tyle. I walczymy z potworami. Ale możemy też go troszeczkę oszukać. Możemy przejść bokiem tak lekko i pójść do skrzynki. Why didn't he fall in the trap? Lame. I was looking forward to that all day. When the trap's empty, so are my pockets. No i też gość ten od razu znika praktycznie, gdy tylko usłyszą jego dialog. Jeśli byśmy spadli na dół, to prosto bym mówił, że o, dałeś się złapać, haha, będę teraz bogaty. Coś takiego właśnie jak patches. I ze skrzynki zgarniam amulet życia plus jeden los mechanizm Legionu. No to i tak możemy zeskoczyć. Tutaj mamy dwa truchła. Na samym końcu wchodzimy sobie po drabinę na górę. Tutaj zgarniamy jeszcze okruch gwiazdy. No i teraz możemy otworzyć tamtą właśnie drabinę. No i tyle. Moi drodzy. Tą część mamy załatwioną. Możemy jeszcze na chwilę wrócić do hotelu. I zanim zawalczymy jeszcze sobie z potworem z bagiem, to dodamy sobie umiejętności za kwarc. Mamy dwie sztuki. Przyda się, bo mamy teraz nową fazę odblokowaną. Ta czwarta faza oferuje nam naprawdę mocne umiejętności. Każda z nich jest dobra. To, co wybierzecie sobie na samym początku, zależy tylko i wyłącznie od was. Ja chwilowo wezmę sobie gardę doskonałą, która powoduje zesztywnienie. To jest naprawdę niezłe. Często będę deflektował tak czy inaczej. Jeśli chodzi o pierwszą umiejętność, zdecydowanie dodamy sobie rodzaj przetrwanie, bo mamy kolejne zwiększenie ogniw pulsu. Jeden estus więcej, zawsze spoko. A jeśli chodzi o drugą pasywkę, to dodam sobie rodzaj atak i tym razem dodam poprawę ataku baśniowego kunsztu. Więcej obrażeń z naszych umiejętności. Wracamy z powrotem na bagno i jeszcze pogadamy sobie na chwilę z samym Hugo. In times like these, when truth and lies are blurred, the only thing to believe is your gut instinct about a person. I trust Alidoro. He wants to save people and seek out the truth. Anyhow, you gave me the first lead on Alidoro I've had in months. Take this in return. Consider it a gift suitable for times like these. No i mamy bryłę sobie Ergo. Tutaj wrócimy później, gdy faktycznie otworzy to przejście do tej całej jaskini pielgrzyma. I teraz pozostaje nam jedynie zawalczyć z samym bossem, z potworem Bagin. Ale moi drodzy, zanim zawalczymy, to klasycznie krótki birol. Moi drodzy, kolejnym bossem jest zielony potwór z bagna. Jest to ponownie boss, który będzie miał dwie fazy i druga jest na pewno fazą cięższą w tym przypadku. Śmiałbym nawet stwierdzić, że może być to jeden z najtrudniejszych bossów ogólnie Lies of P. No bo ostatni boss będzie słabszy przez właśnie patcha, no i przy okazji też Król Marionetek był znacznie słabszy po patchu. Zielony potwór jest truchłem, więc zarówno w pierwszej, jak i w drugiej fazie jest wrażliwy na ogień. W drugiej fazie jest też połączy się swoim ciałem z marionetką, przez co właśnie będziemy mogli też zadawać sporo obrażeń od samej elektryczności, od prądu. Jeśli chodzi o pierwszą fazę, to zaczniemy sobie na początku od dwóch kombosów. Pierwszym zestawem będą ładowane ataki z góry. I zawsze to kombo kończy się atakiem furii. Mogą to być dwa ciosy, bądź mogą to być trzy ciosy, zależnie od jego widzimisię. Podniesie się wysoko na swoje tylnie łapki, wyciągnie prawą łapę i na samym początku nas uderzy takim wolnym atakiem. Jeśli chcecie, możecie ten atak uniknąć rolując do przodu, bądź właśnie deflektować. Potem będzie drugi atak, również wyciągnięty w taki sam sposób, również deflektujemy, bądź unikamy. No i trzeci atak zawsze będzie atakiem furii. Tutaj mam dla was złą wiadomość, próbowałem tego uniknąć w jakikolwiek sposób, obiegając go, rolując, czy też odbiegając od niego, ale przez to, że jest tak giga ogromny, nie da się tego zbytnio dobrze sympatycznie zrobić. Dlatego właśnie polecam zdecydowanie
deflektować. Trzeci cios, ten Fury również. To jest troszeczkę tak jak w przypadku właśnie porzuconego stróża. Drugie kombo będzie względnie szybkie, podniesie łapy do góry, zacznie krzyczeć, zaatakuje nas dwukrotnie szybko i potem od razu obiegamy go z prawej strony na plecki. W ten sposób ominiemy resztę jego ataków i nawet jeśli nie zdeflektujecie go dwóch pierwszych ciosów, tylko zblokujecie, to i tak będziecie mieli wystarczająco dużo zdrowia, żeby sobie je odzyskać atakując go, bądź po prostu się uleczyć. Teraz jeśli chodzi o pozostałe jego ataki, to jeśli stoimy blisko niego, może zrobić taki atak zamaszysty z naszej lewej strony. To jest też bardzo proste, albo ewentualnie do deflektowania, albo uniknięcia. Ja zdecydowanie polecam, jak już tylko widzicie, że łapa wraca do was, rolujemy raz do przodu. Kolejnym atakiem jest atak tymi właśnie jego takimi tentaklami z góry. Jeśli stoimy bardzo blisko niego, to jak tylko zacznie trzęść głową na lewo i prawo, szybko sprintujemy w jego mordę cały czas. Dosłownie, kleimy się do niego jak tylko się da. Jeśli będziecie sprintować podczas tego ataku, nie otrzymacie żadnych obrażeń. Kolejny atak to jest takie splunięcie właśnie rozkładem. On też będzie trząsł głową, ale przy okazji jeszcze całym ciałem. Jeśli nie stoicie blisko niego, tylko jesteście troszeczkę dalej od niego, to właśnie będzie wtedy pluł tym rozkładem. Sprintujemy na lewo bądź na prawo, nie stoimy w tym. To zadaje mnóstwo obrażeń i nakłada nam rozkład. Ma jeszcze jeden atak Fury, który polega na takiej szarży w naszą stronę. On bardzo często będzie to robił, jeśli stoicie daleko od niego. To wystarczy się wycofać jak najdalej, do drugiego końca areny. On się zatrzyma mniej więcej gdzieś w połowie. No i ostatnim jego takim atakiem w tej fazie będzie zakopanie się w ziemi. Gdy tylko się zakopie, odsuwamy się, a potem biegniemy prosto w tą stronę, z której nadchodzi. Jak widzimy, że już na naszym dole ekranu pojawiają się kamyczki, rolujemy raz do przodu. Chcemy wrolować w tą stronę, z której nadchodzi. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą fazę. Większość tych ataków uniknięcie, jeśli będziecie stać blisko. Zdecydowanie polecam być agresywnym i ominiecie większość ataków. No i po zbiciu całego paska zdrowia wchodzimy do drugiej fazy. I teraz nie dość, że będziemy mieli ataki samego potwora z bagien, to mamy również ataki porzuconego stróża, jednego z pierwszych bossów właściwie gry. W tej fazie również staramy się być agresywnym, ale utrzymujemy pewien dystans. Nie atakujcie, kiedy tylko macie okazję, tak jak w przypadku potwora, tylko raczej starajcie się atakować po tym, jak albo unikniecie ciosu, albo zdeflektujecie. Jeśli chodzi o kombosy, to pierwszym z nich będzie właśnie ten taki śmieszny atak kręcący się łapką porzuconego stróża. I tutaj ponownie pierwszy atak deflektujemy, możemy zaatakować raz bądź dwa, drugi atak deflektujemy, atakujemy raz i od razu się wycofujemy na trzecim. To okno parowania akurat w tym przypadku jest inne niż w przypadku porzuconego stróża. Przynajmniej w moim odczuciu ciężej było mi to sparować niż w przypadku walki z porzuconym stróżem. Po drugim ataku wycofujemy się od niego, czekamy aż uderzy w ziemię i potem stoimy między mackami i atakujemy go dalej. Drugi kombo składa się z trzech szybkich ataków i na czwartym ataku już będzie ładował swoją łapkę, biegniemy mu na plecy i znowu go atakujemy. Kilka razy. On jeszcze zdąży uderzyć mackami do przodu. Ma jeszcze jeden taki śmieszny atak. Zamieni się tak jakby miejscami właśnie z potworem z bagien, obróci swoje całe ciało i wtedy się od niego odsuwamy. Będzie atakował nas tymi mackami przez jakiś tam czas. Czekamy w oddali, aż skończy i wtedy podchodzimy, możemy go zaatakować znowu. I teraz jeszcze jedna ważna kwestia, będzie również miał takie mini kombo w postaci skoków, będzie nad nami przeskakiwał, a w pewnym momencie będzie skakał koło nas i uderzał łapą w ziemię. Cały czas obiegamy w tym momencie na prawo. Nawet jeśli zrobię atak Fury, możecie biec na prawo, uniknięcie tego ciosu. Tych skoków może mieć więcej, może mieć mniej, ale zawsze robimy to w ten sam sposób. W tej również fazie może nas złapać, on się po prostu wyprostuje, będzie szedł w naszą stronę, również sprintujemy na prawo, do przodu na prawo, cały czas nie zatrzymujemy się i nas nie trafi. No i na sam koniec ma jeszcze szarże. Odsunie się od nas, zacznie machać łapami i będzie biegł w naszą stronę. Ponownie, tak jak w przypadku Wiktora, są to trzy szarże. Każdą z nich sobie obiegamy i rolujemy na prawo. I przy trzeciej szarży zawsze się wywróci. I możemy podejść i uderzyć go kilka razy ponownie. I właściwie to tyle. To są wszystkie jego ataki, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej fazie. Ta walka jest nieco skomplikowana, jest bardzo chaotyczna. W pierwszej fazie jesteśmy bardziej agresywni, w drugiej fazie raczej staramy się odpowiadać na to, co on zrobi, dopiero wtedy atakować. No to co? Spróbujmy, zobaczmy, czy się uda za pierwszym razem. Ostrzegam, nadal to nie zostało załatane. W pierwszej fazie czasami potrafi się bugować muzyka. Przez chwilę będziemy ją słyszeć, a potem będzie cisza. Nie wiem dlaczego. Na początku może robić kilka rzeczy, przygotujcie się właściwie na wszystko. Można podejść, tylko też może robić różne rzeczy, będzie szarżował, uciekamy do tyłu. I walczymy. Będzie nas atakował. Tentaklami podchodzimy, sprintujemy w jego stronę. Deflekt raz. Deflekt dwa, jeśli się uda trudno. I deflekt. I atakujemy dalej. Odsuwa się, podchodzimy do niego dalej. Nie dajemy mu oddychać.
Unikamy raz do przodu. Deflekt raz. I deflekt dwa. Dwa razy deflektujemy i przechodzimy za plec. I możemy atakować. Będzie atakował nas mackami. Możemy wbić mu stagera. Zaatakujemy raz jeszcze. I cios śmierci nożny. I atakujemy dalej. Raz, dwa. Przechodzimy za plecy. I atakujemy. Podchodzimy dalej. Deflekt. Atak, atak. I wchodzimy do drugiej fazy. I to jest właśnie to żółte ergo, którego potrzebuje Venini do stworzenia akumulatora. Jak już mogliśmy wcześniej przeczytać w notatce, ta marionetka właśnie psysa te ergo z różnych marionetek. A z racji tego, iż porzucony stróż był mocną marionetką, no to walka stała się trudniejsza. I na samym początku praktycznie zawsze będzie do nas skakał. Jeśli nie, to trudno. Raz, dwa, trzy i za plecy. I atakujemy. Mamy chwilę czasu. Uwaga. Będzie robił kraba. Odsuwamy się. Czekamy, aż skończy. I możemy atakować dalej. Raz, dwa. To są podwójne combo tylko. Odsuwamy się. Pamiętajcie, że sami właśnie może Macko z nas zaatakować. Będzie przeskakiwał. Raz nad nami. Raz, dwa, trzy i za plecy. Możemy się odsunąć, jeśli nie wiemy, co będzie robił. Będzie krabik. I podchodzimy do niego z powrotem. Dwa ataki. Raz, to jest szybkie combo. O tym też powinienem wspomnieć. Raz, atakujemy dwa razy. Dwa, atakujemy raz i wycofujemy się do tyłu. Stoimy między mackami i atakujemy. Dostałem obrażenie, widzicie? Wystarczyło raz się lekko przesunąć, nie mam problem. Teraz będzie skakał dwukrotnie nad nami. Nie skakał po raz kolejny, to możemy zadać stagerka. I może uda się cios śmiercionośny zadać. Nie uda się, bo stoi przy ścianie. Odsuwamy się. Deflekt raz, atakujemy dwa razy. Deflekt dwa, atakujemy i wycofujemy się. Między mackami. No i proszę. Teraz weszło. Skoczył do nami raz. Podbiegamy do niego. Będzie robił szarże. Trzykrotnie, pamiętajcie. Dwa. I się przewróci. I podchodzimy. Raz. Dwa. Trzy. I za plecy. Będzie robił kraba, możemy się odsunąć. Atak baśniowego kunsztu. Zestunujemy jeszcze przy okazji. Skoczą do mnie raz, drugi raz. I teraz będziemy biegać na prawo. Atakujemy raz. Krabik, odsuwamy się. Możemy naprawić broń, jeśli potrzebujemy. I atakujemy dalej. Raz, dwa. To jest podwójne combo tylko. Odsuwamy się od trzeciego ataku. Szarża. Druga. I trzecia. Krabik. I odsuwamy się. I tak powolutku sobie lecimy dalej. Taki szybki atak. Przygotujcie się właśnie na to, żeby zdefektować dosyć szybko. Jeden atak i do tyłu. Między mackami. Znowu dostałem. Oj, nie trafię, tak? Na prawo. Znowu na prawo. Jak widzicie, no, magia. Niestety.
tutaj też dobrze by było mieć kulę, to zawsze kulą można rzucić w niego. Jeśli nie jesteśmy w stanie zadać mu ciosu silnego. I do tyłu. Między mackami. I lecimy dalej. I to był zielony potwór z bugiem. Po jego pokonaniu otrzymujemy złote ergo oraz ergo zielonego potwora. W ogóle co to jest? Pierwszy raz to widzę. Ja nikogo nie przyzywałem przecież. Jakim cudem to jest jakiś duch? Nikt ze mną nie walczył nawet. What? Jakiś cheater nam wszedł do gry, czy nie? Nie rozumiem, mniejsza. No i po jego pokonaniu mamy oczywiście Stargazer oraz jest Alidor obok nas. Podsumowując, moi drodzy, całą walkę. Jak widzicie, pierwsza faza jest względnie prosta, bo mamy jakiś tam zestaw ataków i musimy tylko i wyłącznie zwracać uwagę na ataki furii. W drugiej fazie mamy troszeczkę więcej problemów, ten boss staje się strasznie chaotyczny i mamy no taki moveset troszeczkę jak porzuconego stróża, tylko z takim małym twistem. W pierwszej fazie jesteście bardziej agresywni, w drugiej fazie raczej starajcie się przystopować, reagujcie na to, co on robi, dopiero wtedy atakujcie, kiedy macie chwilę. Mam nadzieję, że pomogłem, mam nadzieję, że będzie to w miarę jakoś do przeżycia. Ten boss zdecydowanie jest ciężki i wydaje mi się, że jest jednym z najcięższych bossów w grze ogólnie. Pogadajmy z Alidorem jeszcze. I knew you'd do it. I had a feeling you'd be the perfect bait. I got what I wanted thanks to you. The last hero weapon is finally in my hands. I knew where it was, but I didn't dare lay my hands on it. The swamp is too dangerous. Someday soon, you'll see. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. See you at the hotel. Alidoro best bait. O, żebym ja zaraz ciebie nie zbaitował, kumplu. Thank you for your hard work. Let's go back to the hotel and... No i teraz w sumie, jeśli mamy to załatwione, możemy wracać do hotelu, bo też mamy kilka dodatkowych dialogów od różnych postaci. Na samym początku skoczmy sobie do Veniniego i przekażmy mu złote ergo. No! Can it be? It can! Are you hurt anywhere? Ha! You never fail to surprise me, compagno. Now, allow me to return the surprise. This little wonder creates a lead-acid battery in a flash. The golden ergo is the purest form of power we can use, and it's nearly perfect. We could power a city block with this. You see, the alchemists ordered transportation from me, powered by this. I'm not sure, but maybe it's still in their underground base. Just one problem with the base. I don't know exactly where it is. I don't know when exactly either. I had to just hand it over immediately after the launching ceremony. After all, I am the prince of the Krat social scene and I surrendered to their mysticism. There, it's done. Now take it. A secret alchemist's underground lair. That sounds like something Antonia might well have heard of. You'd better ask her about it. No i mamy z otoku motor kwasowo-ołowiowy, którym możemy zasilić łódź podwodną. Teraz możemy jeszcze pogadać z Belle, bo już wchodzimy w kolejny etap gry i będziemy mogli znaleźć jej partnera. By the way, do you remember when I mentioned my partner? I got a distress signal from him. His last location was Krat Central Station. But my gear won't protect me from the petrification disease there. Can you find him for me? I'll make it worth your while. Yes, ma'am. Thanks. My partner's name is Atkinson. I think he was trying to secure an escape route. Look for him around Krat Central Station. Ponownie, jeśli chcecie platynę, musicie zrobić tego questa, bo za nią również, za niego właściwie otrzymamy płytę. Teraz, moi drodzy, taka ciekawostka, jeśli byście chcieli teraz wrócić do pierwszego Stargazeru, właśnie do Kratu Centralnego, to jest to skreślone, nie możemy się przeteleportować. A dlaczego? Zobaczycie później. Teraz możemy skoczyć sobie jeszcze do Alidoro. Ma dla nas nowa broń. I found the last treasure thanks to you. The saber. A precious artifact from overseas. It'll always remind me of the rascal who stole it, then fell into the nest. I tried to save him, but I failed. Let the punishment fit the crime, I say. And in a twist of fate, you must become the weapon's true owner. A great weapon calls for a...
I faktycznie ta broń, czyli miecz dwóch smoków, który skaluje się dobrze od techniki, bo ma askalowanie techniki, jest naprawdę genialną bronią. Uwierzcie mi, jest naprawdę genialną bronią, kupię sobie tą broń, pokażę wam w przyszłym odcinku, co to jest za broń i dlaczego warto jej używać. Jest naprawdę mocna. No i teraz klasycznie możemy podejść do Antoni. Już teraz możemy zaobserwować, że troszeczkę się zmieniła. Już nie ma tej niebieskiej narośli na twarzy. Powoli zdrowieje. Pogadajmy z nią, dowiedzmy się, gdzie jest baza alchemików. Come here, child. This is my first chance to get a proper look at you. It's a shame my illness kept me from seeing such a handsome gentleman. Oh, to be young again. You are responsible for this miracle. You have no idea how much it means to me. I have to stay seated as I feel a little lightheaded, but I feel the vigor I thought I'd lost forever. Thank you. If Krat ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. Otrzymałem nowy gest, powitanie, fragment promienistego ergo oraz mamy kolejną cząstkę człowieka. I heard what happened to the exhibition. How frightful. It's no wonder you're trying to track down the alchemists. I'll tell you one thing. Many secrets are buried in the city of Krat. The same goes for this hotel. Beneath us, there is a passage connected to an underground base of the alchemists. It's where Ergo's vein was first discovered, long ago. Until the petrification disease, the hotel worked hand in hand with the alchemists. But I didn't know they'd be so corrupt. Everything changed when Simon became their leader. Oh, I thought the survivors of the exhibition would be different. But they're just as corrupt. The passageways to the underground base are locked from their side. We can't get through unless they open them. And the underground base is the only way to embark for the Isle of Alchemist. If we find the right alchemist, perhaps we can get that door opened. I heard that some of them occupy the collapsed tower of the train station. And the collapse makes me wonder whether they had something to do with the recent earthquake. Look into it, won't you? No i musimy dostać się właśnie na krat centralny, bo było trzęsienie ziemi i zostało tu wszystko zawalone. Właśnie dlatego mamy wyłączone ogniska, Stargazery. Pojawia się w tym momencie Crowd, o którym czytaliśmy wcześniej. Od przyszłego odcinka będziemy ruszać właśnie w tamtą stronę i zobaczycie, co tam się stało, jak to wszystko wygląda. Ale moi drodzy, z mojej strony to było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. A ja obecnie żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się. Cześć.